Przez cały okres okupacji AK szykowało się do powszechnego powstania. Jego forma miała być niezwykle podobna do wydarzeń, które miały miejsce w listopadzie 1918 roku, kiedy to przy minimalnym oporze rozbrojono zdemoralizowane klęskami na froncie wojska niemieckie i austro-węgierskie. Mimo tego, że w trakcie II wojny światowej wojska niemieckie na froncie wschodnim ponosiły duże klęski, to jednak wycofywały się na zachód w ogólnym porządku, ciągle zajmując nowe rubieże obronne. W związku z powyższym dowództwo AK zrewidowało swoje założenia i na przełomie 1943 i 1944 roku stworzono plan Burza, który zakładał wyzwalanie ziem II Rzeczypospolitej we współpracy z Armią Radziecką. Przy czym zakładano, że struktury państwa podziemnego oraz Armii Krajowej będą ujawniane tuż przed wkroczeniem Sowietów, tak, by występować w roli gospodarzy terenu. Polskie jednostki i administracja miały się ujawniać strefami wraz z wycofywaniem się wojsk niemieckich. Polskie władze na emigracji nie znały ustaleń konferencji w Teheranie, przez co wierzono, że wysiłek zbrojny polskiego państwa podziemnego zostanie wliczony do działań koalicji antyhitlerowskiej, przez co uda się utrzymać granice II Rzeczypospolitej oraz jej niezależność. Sygnałem do rozpoczęcia akcji Burza było wkroczenie wojsk radzieckich na terytorium II RP. Stąd jako pierwsze do walki ruszyły oddziały na Wołyniu oraz w Galicji Wschodniej. Na początku 1944 roku powstała tam licząca około 6 tysięcy ludzi 27. Wołyńska Dywizja Piechoty AK. Jej żołnierze walczyli często ramię w ramię z Rosjanami do lipca 1944 roku, kiedy to jednostka ta została rozbrojona przez Sowietów. Jej żołnierzy siłą wcielono do wojsk tworzonych u boku komunistów, wywieziono do łagrów, a część rozstrzelano. W lipcu 1944 roku w okręgu nowogródzkim oraz wileńskim AK przeprowadzono operację Ostra Brama, która miała się zakończyć zdobyciem Wilna przez polskie oddziały. We współpracy z Sowietami miasto zdobyto, jednak natychmiast po zakończeniu walk jednostki AK zostały otoczone i zmuszone do złożenia broni. Taki sam los spotkał polskie oddziały we Lwowie. W sumie we wschodnich województwach II Rzeczypospolitej w ręce NKWD wpadło około 50 tysięcy żołnierzy AK. Fiasko akcji Burza na wschodzie kraju w lecie 1944 roku uświadomiło dowództwu AK, że utrzymanie granic sprzed 1939 roku jest właściwie niemożliwe. Co więcej, pod znakiem zapytania stanęła sama niepodległość, gdyż rozpoczął się proces tworzenia w Lublinie rządu kontrolowanego przez Moskwę. Zdecydowano się więc na wywołanie powstania w Warszawie, gdyż zakładano, że tutaj, inaczej niż w Wilnie czy Lwowie, Stalin nie zdecyduje się na siłowe rozprawienie się z AK, a ujawnienie się struktur władzy w stolicy zmusi Sowietów do uznania władz emigracyjnych. W ocenie dowództwa podziemnego fakt ten mógł uratować polską niepodległość. Drugim czynnikiem, który wpłynął na decyzję o wywołaniu powstania, były audycje nadawane z moskiewskiego Radia Związku Patriotów Polskich. W związku ze zbliżaniem się wojsk radzieckich do Warszawy nawoływano w tych audycjach mieszkańców miasta do spontanicznego powstania przeciwko Niemcom. Dowództwo AK obawiało się, że powstanie wywołane przez komunistów da Stalinowi do ręki argument, że tylko oni walczą z Niemcami. AK w Warszawie nie była przygotowana do powstania. W celu uniknięcia strat wśród ludności cywilnej nie zakładano walk w stolicy. W związku z tym większość broni wysłano na wschód. W efekcie tego z 50 tysięcy żołnierzy AK w Warszawie jedynie 10% posiadało broń. Dodatkowo wojskowy plan powstania był opracowywany w pośpiechu, co spowodowało w nim liczne błędy. O terminie wybuchu powstania zadecydowało zbliżanie się do stolicy oddziałów radzieckich. 27 lipca Niemcy wezwali do kopania umocnień polowych 100 tysięcy mężczyzn ze stolicy. Polacy to polecenie zignorowali. Obawiając się niemieckich represji, rozpoczęto koncentrację oddziałów. 31 lipca komendant główny AK, Tadeusz Komorowski, pseudonim Bur, otrzymał informację o tym, że na prawobrzeżnej Warszawie widziano radzieckie czołgi. Dlatego też podjął decyzję o wybuchu powstania 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17:00. Otrzymała ona kryptonim W. Niestety, informacja o czołgach okazała się nieprawdziwa. Bezpośrednim dowódcą oddziałów walczących w Warszawie został pułkownik Antoni Chruściel, pseudonim Monter. Pierwsze dni powstania to okres inicjatywy powstańców. Niemcy, spodziewający się akcji AK, zostali jednak zaskoczeni liczebnością i determinacją powstańców. Mimo tego, że udało się opanować znaczne połacie miasta,
to większość obiektów strategicznych, takich jak mosty na Wiśle, lotniska czy koszary, pozostały w rękach niemieckich. Powstańcy opanowali większą część Śródmieścia, Stare Miasto, Powiśle, Żoliborz, Wolę i część Mokotowa. Na ulicach zapanowała atmosfera uniesienia i euforii, a do oddziałów powstańczych garnęli się liczni ochotnicy. Radość pierwszych dni przyćmiewał jednak fakt, że wszystkie punkty zdobyte przez powstańców były od siebie izolowane. Nie udało się zdobyć żadnych ważnych celów wojskowych, przez co niemożliwe stało się planowane dozbrojenie wojsk powstańczych. Tymczasem tuż po wybuchu powstania wojska sowieckie wstrzymały działania bojowe, a radzieckie lotnictwo, dominujące dotąd nad miastem, właściwie przestało w tym rejonie wykonywać loty bojowe. Po opanowaniu chaosu pierwszych dni powstania Niemcy rozpoczęli przygotowywać kontrację. Wściekły Hitler wydał rozkaz zrównania miasta z ziemią i wymordowania jego mieszkańców. Do akcji przeciwko Warszawie ściągnięto siły liczące w sumie około 50 tysięcy żołnierzy SS i policji oraz oddziały składające się z kolaborantów z ZSRS. Dowódcą niemieckich oddziałów został generał SS Erich von dem Bach-Zelewski. Niemcy, wykorzystując izolację poszczególnych powstańczych dzielnic, wyprowadzali działania kolejno przeciwko nim. Najpierw upadła Wola i Ochota. Na Woli doszło do masowych mordów na ludności cywilnej, które określane są przez historyków jako największa jednostkowa masakra ludności cywilnej dokonana w Europie w czasie II wojny światowej. Szacuje się, że mogło w tych masakrach zginąć od 30 do 60 tysięcy ludności cywilnej. Na Ochocie zginęło kolejne 10 tysięcy cywili. Niemcy kolejno zdobywali poszczególne powstańcze ośrodki oporu. 2 września, po niezwykle ciężkich walkach, padło Stare Miasto. Potem Powiśle, Czerniaków i Żoliborz, co odcięło powstańców od Wisły. Kolejne zdobyte dzielnice to dalsze masakry na rannych w opanowanych szpitalach czy mordy na ludności cywilnej. W tej sytuacji generał Komorowski rozpoczął z Niemcami pertraktację o kapitulacji. Jednak zajęcie przez Armię Czerwoną 14 września Pragi obudziło nadzieję na dotrwanie do sowieckiej odsieczy. Ta jednak nie nadeszła. 2 października, po 63 dniach walki, ostatni bastion powstańców, Śródmieście, skapitulował. Powodem tego stanu była beznadziejność dalszej walki, brak amunicji, żywności i leków. Powstańcom udało się wynegocjować potraktowanie się poddających akowców jako jeńców wojennych. W walkach w Warszawie Niemcy stracili około 16 tysięcy zabitych, co czyni ich straty w powstaniu warszawskim analogiczne do poniesionych w całej kampanii 1939 roku. Powstańcy stracili około 18 tysięcy zabitych, 25 tysięcy rannych, a 16 tysięcy żołnierzy AK dostało się do niewoli. Ogromną cenę zapłaciła sama Warszawa oraz ludność stolicy. Szacuje się, że zginęło około 150 tysięcy mieszkańców miasta, a ponadto zniszczeniu uległo około 80% jego zabudowy. Powstanie zakończyło się militarną i polityczną klęską. Nie udało się osiągnąć żadnego z zamierzonych celów.